To dyrektywa antypolska i antywolnościowa. Jako polityk wolnościowy, jako polityk polski będę oczywiście głosował przeciwko tej dyrektywie, dlatego że ona jest antypolska, ponieważ uderza w interesy polskiego przemysłu, a jest antywolnościowa, dlatego że ogranicza nasze prawo do wolności. Na przykład właśnie do tego, żeby palić papierosy. Za chwilę, jeśli pozwolimy na to, to zaczną nam nakazywać, jakie słodycze mamy jeść, bądź jaki alkohol mamy pić. A to oznacza wobec tego, że każdy rozsądny polski i wolnościowy, czy prowolnościowy polityk powinien zagłosować przeciwko tej dyrektywie i państwo macie jasność, że ja właśnie dokładnie w ten sposób postąpię. Jakie są szanse w Parlamencie Europejskim na to, żeby takich jak ja było więcej? Będziemy walczyć do ostatniej minuty, do ostatniego posła. Szanse są jak zwykle podzielone. Mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że polscy producenci nie zostaną uderzeni tą dyrektywą, a wszyscy ci, którzy ukochali wolność, nie poczują się w Unii Europejskiej trochę bardziej ograniczeni. Mamy prawo do palenia papierosów takich, jakich chcemy. Mamy prawo do jeżdżenia samochodami, jakimi chcemy, jedzenia słodyczy takimi, jakie sobie wymarzyliśmy. Trzymajmy się tego, inaczej Unia Europejska będzie po prostu nas zniewalać, a nie do takiej wstępowaliśmy, nie do Unii, która decyduje o tym, jakie fajki jaramy.